Witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. Popołudnie, w sumie już robi się ciemno, jest praktycznie ciemno, a ja jadę sobie na barki numer 2, czyli na taką trudną wodę, bardzo nieprzewidywalną, która jednego dnia daje przepiękne ryby, drugiego dnia schodzimy na zero. Zainstalowałem sobie aplikację Fish Dipper i chciałem zobaczyć, wiecie, ja nie lubię ogólnie urządzenia Dipper, uważam to troszeczkę też za profanację wędkarstwa, ale bardziej tutaj ta aplikacja służy nam, żeby zobaczyć dołki różnych jezior, stawów, jak idzie rzeka, chociaż rzeka często się wiadomo też zmienia, ale głównie i posprawdzałem sobie te wody, na których już wędkowałem i rzeczywiście ma to przełożenie, bo to chyba jest tam, że ktoś tam dipperem posprawdza, zrzucane są informacje do internetu i chyba do tej aplikacji one wpadają. Nie wiem, mogę się mylić, ale rzeczywiście w kilku miejscach, jakich siedziałem, chociażby ostatnio na barkach numer 1 na wylocie, no to rzeczywiście ta miejscówka jest bardziej wiosenno-jesienna niż zimowa. Powinienem usiąść, można powiedzieć, z innej strony, ale będę wiedzieć na przyszłość. A dzisiaj barki numer 2, właśnie chciałbym usiąść w tym głębszym miejscu, o ile będzie wolne. 16:40, więc jest już ciemno. Mamy dzisiaj czwartek, popołudnie po pracy. Jeżeli będzie wolne, to sobie usiądę. I taktyka na dzisiaj jest taka. Mam ziemię bełchatowską, mam świeżutkiego jokersa, świeżutką pochodkę i rozpocznę wędkowanie właśnie od samej ziemi z jokersem, a na haku będę zakładać pochodkę. 8 stopni, 8,8 i tutaj pokazuję na moście milenijnym. I chciałbym, a jeżeli, no nie wiem, 2 godziny minie, zauważysz, że rzeczywiście naprawdę nic się w ogóle nie działa, nic rzeczywiście nie działa, to troszeczkę dodam Wonder Blacka. Mam też castera, więc może troszeczkę jokersa, troszeczkę castera do tej swojej mieszanki, takiej bardziej, bardzo można powiedzieć, ubogiej. Będę próbować łowić buletami. Przede wszystkim zobaczę na miejscu, jak wygląda sytuacja, bo na tych pierwszych filarach w sumie nigdy nie łowiłem, bardziej gdzieś tak zawsze tam, nie wiem, na 7, na 8, czyli bardziej takiej, można powiedzieć, ala wiosennej części. No dobrze, no to z nikim się w sumie nie umówiłem na ryby, będę łowić sam. Zapytałem z 20 chyba osób, czy ktoś ma ochotę, ale wiecie, obowiązki domowe i tak dalej, jednak po pracy nie każdy może, więc jadę sam, posiedzę kilka godzin i tyle. Życzę miłego odbioru, do zobaczenia ją. Górą wieje, a dołem nie wieje, chociaż tyle.
jednak zmieni. Jeszcze 5. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie ponownie. Ja to jestem jednak świrem. Założę rękawiczkę, bo chłodno. Jednak jest plus 7 stopni. Zanęciłem sobie 10 koszyczkami. 5 takimi, z tym jokersem troszeczkę kastera i 5 tymi mniejszymi. Zaklipowałem się na 60 obrotach korbką. Mam wędkę 3,9, więc mogę troszeczkę rzucić. Wygruntowałem sobie, sprawdziłem. Jestem w miarę głębokim miejscu. Wydaje mi się, że jeszcze takim odpowiednim do łowienia. Jest godzina 18. Tu mam, zobaczcie, joka. Dzisiaj wszystko przyszło. A tu, zobaczcie, mam, a powinienem wcześniej tą ochotkę tak naprawdę dać do wody. Ale tego oczywiście nie zrobiłem. Ochoteczkę mamy, jak widzieliście, już na przebitce taką. Jest bardzo ładna. No czekajcie, bo nie dosunąłem zamka. No i co? Zakładam szypon. Jejku, fajnie by tu dzisiaj ryba wpadła. No mówię, barki są tak chimeryczne, że albo się schodzi na zero, albo co, zaczniemy może tym czerwonym haczykiem moim B512. 0,10. Ochoteczka na haczyk, jedziemy. Ja naprawdę nie jestem za dobry w zakładaniu ochotki, ponieważ robię to bardzo, bardzo rzadko, ale chyba od tego czarnego punktu, tak? Albo dam ochotkę, a podepnę też pinką, też tak można. Dobra, na razie sama ochotka, potem będę kombinować. Damy na początek 3 te ochotki. Nie wiem, czy to zrobiłem dobrze. Jak coś, to będziemy je w pół. Dobra, tą ostatnią damy w pół. Dobra, dam sobie też trochę do wody ochotki, żeby ona napęczniała. Zrobiła się taka bardziej... No, napęczniała. Pierwszy rzut. I tak nic nie widzicie, więc... A ja sobie rzucam, tam są takie latarnie. Tam są takie latarnie po drugiej stronie. To na, o, na tym latarnie rzucam. Koszyk opada stosunkowo długo. Bo około 10 sekund bym powiedział. Więc no to jest dosyć dużo. Dzisiaj herbatka z sokiem marinowym i z cytryną. W sumie śmieszna sytuacja, bo przyjechał pan równolegle ze mną. No troszeczkę po mnie, rozłożył się. Odpalił latarkę, porzucał. Nie wiem, 3 razy przerzucił zestaw? Chyba na koszyk łowił. 3 razy przerzucił zestaw, po czym się zwinął i pojechał do chaty. Więc albo stwierdził, że tu nie ma ryb po trzecim rzucie, bo brały od razu, albo go coś pognało, nie wiadomo. Może dwójka? Słuchajcie, jest dobrze, mamy rybę w drugim rzucie. Aby się tylko nie spięła. Jest leszcz. Jest leszczu. I to taki ładny mi podział. Nie, tylko żeby się nie spiął. Jest. To jest ładny leszczek. Ale dowaliłem w drugim rzucie. 3 ochotki i 1 pinka. Słuchajcie, branie było kapitalne. No nie będę oszukiwać i mówić, że się spodziewałem, bo się nie spodziewałam. Ale super, bo dobrze na odrę nie pojechałem, bo podobno ciągnie na 100 gramów. No powiem wam, drugi rzut. Naprawdę super. Koszyk tam z 3 minuty był w wodzie. Oby tak dalej. Ciekawy jestem, czy to był jeden, czy będzie ławica, czy trzeba będzie donęcać, czy bardzo skromnie. No to jest zawsze zagadka. Jest drugi w trzecim rzucie. 6 minut zestaw w wodzie. Ale się cieszę. Ale super.
No i ten też jest przyzwoity. Naprawdę fajny. Tam widać mój haczyk czerwony. Ale jestem szczęśliwy. No coś niebywałego. Trzeci rzut, druga ryba. Teraz troszeczkę mniejsza, prawda? Ale to jednak rybon. Nie wiem, czemu ja tu daję te ochotki na kombinezon. Boże, ten haczyk. Ten haczyk 0,20 mnie dobije. Ten haczyk 20 mnie dobije. Pewnie nawet w kadrze go nie widzicie. Ale biorą. No dwie na razie złowiłem. Kurde, ale się cieszę, że tu przyjechałem. Nie uwierzycie, ale jest trzeci. Jest trzeci. Odpiąłem mikrofon, bardzo was przepraszam. Ale wiecie, to jest podnieta. Opa. Mamy go. Wszystkie rybki naturalnie wracają do wody. No kurde, jakie oko. W ogóle wygląda jak rozpiór jakiś, nie? Bardzo mocno zastanawiam się nad kwestią, czy nie zwiększyć haka i też użyć większego koszyka. Ponieważ nie wiem, mam jakieś takie wrażenie, że daję za mało towaru, za mało. No trochę jest tych ochotek w środku tego jokersa, znaczy się 3 lodowej ilości kastera, ale drugi rzut na razie, no nic się nie dzieje. Tak trzymam po 5-6 minut. Najgorsze jest jeszcze to, powiem wam moi mili, że w tej ciemności zgubiłem wypychacz. No i jest lekki problem, bo leszcze dosyć daleko połykają, ale sobie jakoś tam radzę, na razie się sobie poradziłem. No ale szukam i znaleźć nie mogę. Więc się zastanawiam, czy zaraz nie donęcić, bo mam wrażenie, że ta ryba mi troszeczkę przyszła, wyjadła i odskoczyła. Może większy tutaj haczyk właśnie, może więcej tych ochotek, może 5 się teraz wnęcić tymi większymi koszykami. No w sumie niczym nie ryzykuję, prawda? Złowiłem 3 ryby, więc jestem mega happy, mega. Dobrze, donęcę sobie trochę. 5 takimi koszykami donęcę. Och, tu sobie trochę to rozdziawię. I zobaczymy. 5, może 3. 3 na początek, zobaczymy. Bo będziecie plum słyszeć. O, plum. Kurde, no gdzie ten wypychacz jest? Donęciłem 3 koszyczkami i teraz robię test. Zakładam 3 pinki fluo. Na bareczkach one się zawsze dobrze sprawdzały. Jeżeli nic się nie wydarzy w tym rzucie przez 6 minut 7, zmieniam na pęczek ochotek. A koszyczek prezentuje się tak. Nie powiedziałem najważniejszej kwestii. Zwiększyłem też haczyk minimalnie. Idełem przypon 0,14. Długość przyponu cały czas jest taka sama, około 60-70 cm. Tak dla testu, czy tej rybie nie będzie to przeszkadzać. Zobaczymy. To był dobry pomysł, żeby donęcić i założyć 3 pinki, spróbować na 0,14 przypon. 3 minuty zestaw w wodzie i mamy rybę. Wiecie, na 0,10 to zawsze się trochę boimy, wiadomo, nie? A 0,14 to nawet jak nam weźmie kloc, taki 70 cm, jest szansa, że go... Jest bardzo duża szansa, że go wyciągniemy, tak? O kurczę, najgorzej. Wszedł w tego weźmiemy na windę. Wszedł w byczek, w jokersa. Na 0,10 bym tak nie zrobił, ale na 0,14 spoko. Weźmiemy śmierdziela przez ręcznik. Na szczęście zapięty za koniuszkę wargi, to go wypnę spokojnie. Ale zobaczcie, jak na byczka całkiem duży. Gęba spora. No. Zgodnie z regulaminem, przynajmniej 2022, trzeba go zutylizować. No dobrze, to sprawdzimy jeszcze raz ten zabieg, czyli 3 pineczki. Dobra, wracam do 0,10 i do mniejszych koszyków. Zanęciłem przed chwilą tymi 3. No zobaczę, czy ta taktyka początkowa się sprawdzi. A jak nie, to już będę dalej dodawać pęk. No więcej ochotek, może nawet z 7, później może 1. No tak zmieniać, próbować, szukać. Powiem wam, że mamy styczeń, a jest naprawdę ciepło, bo ja mam jedną termoaktywną koszulkę i jedną bluzę tak naprawdę na sobie. Cały wiatr idzie górą.
więc jestem tutaj tak schowany. Po drugiej stronie złożyli się panowie. Współczuję im, bo tam zawsze często właśnie jest tak, że bardzo wieje ten wiatr w twarz. Na razie no trzy leszcze i no ten jeden, myślałem, że taki rozpiór tak naprawdę, takie lekko zdeformowane, jak to zodry te ryby. I no jeden sumik karłowaty, czyli jeden byczek, i naprawdę dosyć duży, jak na te tutejsze warunki. Jak wiecie, niedawno donęciłem się trzema koszyczkami z jokersem z ziemią i no troszeczkę woda tutaj siadła. Jak wiecie, w drugim rzucie była ryba, w trzecim rzucie była ryba i myślałem, że ta ryba się wkręci. Odłowiłem trzy i ona się gdzieś tam wyłączała. I nie wiedziałem, czy dodawać więcej jeszcze tego joka, czy jednak zubożyć, bo myślałem od razu, żeby zaatakować, nie? Jeszcze z dwa rzuty oddałem takie, wiecie, trzy rzuty oddałem takie, żeby przeczekać, zobaczyć, czy dalej ta rybka będzie się pomału tak fajnie wkręcać, ale coś jej nie podpasowało. Na razie nic jakby nie dodawałem ponad to, można powiedzieć, żadnej zanęty. Sama ziemia cały czas. I mam tutaj jeszcze taki atraktor leszczowy od Grzesia i się zastanawiam, czy gdzieś tam jej nie dać po tym nosku, bo no mówię, po tym byczku, tak naprawdę na tym większym haczyku, tutaj mam troszeczkę takiego przestoju, mi się wydaje, takiego marazmu trochę się wkrada i się zastanawiam, co tutaj też zrobić, żeby tą rybkę gdzieś tam z powrotem sprowokować i z powrotem, żeby ona przyszła, tak? No, ogólnie i tak jestem naprawdę mega szczęśliwy, bo bałem się bardzo zera, a nie pamiętam, kiedy złowiłem trzy takie fajne ryby tutaj, więc naprawdę mega, mega spoko. Wiecie, dla niektórych to może być chleb powszedni, takie ryby, ale jest zima, tu jest Polska, to jest Wrocław, no jeszcze Wrocław to pół biedy, ale to jest Polska, jest zima, więc mi się wydaje, że należy się jak najbardziej tutaj cieszyć. Dobrze, jako że ta moja linia siadła, można powiedzieć, no łowię 2 godziny, 4 ryby, więc szału nie ma. Zrobimy coś innego teraz. Oczywiście w ramach testu, bo przecież tutaj to nie są zawody, prawda? Odklipuję się, przenęcę. Dokładnie zrobimy tak, że się odklipuję. 5 metrów dalej sobie zarzucę, zaklipuję się i będę dodawać teraz dużo jokersa do koszyka. Będę dawać joka. O, tu. I będę tylko klipować. I będę tylko chopować, tak? A na haczyk sama ochotka. Zobaczymy. Coś się zadziało na tym dystansie, bo były dwa mocne, szybkie puknięcia, ale nie poprawiło, więc wyciągam, przerzucam. Zwiększyłem sobie koszyk, moi drodzy, dosłownie 3-4 metry tak naprawdę bliżej. Tam nie widziałem życia, chciałem tak troszeczkę rozsiać, można powiedzieć, bardziej. Czy zobaczyć, poszukać te ryby. I jest 20.30, tak sobie postanowiłem, że siedzę do 22.00. Dam sobie pół godziny na dodawanie dużej ilości jokersa do koszyka. Ochotka na haczyku. Jeżeli to nie podziała, to na ostatnią godzinę rozrobię sobie dosłownie, no, troszeczkę, można powiedzieć, zanęty Wonder Blacka i zobaczymy, czy donęcę sobie wtedy 5 koszykami i zobaczymy, czy ryba zareaguje na zanętę. Z czystej tylko i wyłącznie ciekawości. No coś tutaj, wykonałem jakiś zły ruch, można powiedzieć. Może za negatywnie, a może i dobrze właśnie, bo jakbym podszedł od razu taki na hop siup do przodu, można by tu zejść na zero. A podszedłem na spokojnie i obdarowało mnie tutaj 3 fajnymi rybami. Taktyka z samym jokersem, z samą ziemią, ochotką na haku nie przynosi żadnego rezultatu, kompletnie żadnego, więc rozrobiłem, no nie wiem ile, z 30 deko, 20 deko tak naprawdę Wonder Blacka, 10 koszyków, godzinę siedzę i do domu. Donęciłem 10 koszyczkami, tymi dużymi, a teraz założyłem ten mały koszyk z guru Slim, który widzieliście wcześniej, bardzo fajnie te Slimy lecą jak z procy. Jestem z nich bardzo zadowolony. No i co? Pierwszy rzut, 21, daję sobie równo godzinę z tą zanętą, z tym jokersem. Ochotka na haku cały czas, teraz z podpiętą pinką. Magluje, naprawdę magluje, nawet gnojaka miałem przez chwilę na większym haku. Dokładnie zestaw moczył się około 10 minut, ale nic się nie wydarzyło.
wiecie, można by tu zajechać hardcorem, pełno piny, pełno joka, pełno wszystkiego, ale dzisiaj takie trzy taktyki można powiedzieć sprawdzone, więc bardzo na początku skromnie, tak jak powiedziałem, tak na początku skromnie, potem troszeczkę donęciłem, pojawił się ten byczek i potem tak naprawdę odcinało, więc taktyka się już jakby przestała sprawdzać, więc dlatego postanowiłem z biegiem czasu skorzystać ze spożywki. Może nóż, widelec, tutaj się coś jeszcze wydarzy. Bareczki słyną z tego, że lubią wejść tu byczki, dlatego niechętnie wszyscy dodają tutaj jokersa, ale cieszę się, że jest w ogóle ryba, piąta ryba, spoko. Postanowiłem po 30 minutach, przez 30 minut złowiłem tylko jednego byczka w tym miejscu, gdzie najbardziej było, gdzie najbardziej nęciłem sobie, więc postanowiłem zrobić jeszcze coś innego. Czwarta, można powiedzieć, rzecz. Wiecie, ktoś powie szalony, ktoś powie po co, na co, trzeba było trzymać się jednej linii i tak dalej. Odklipowałem się, rzuciłem chęt z 10 metrów jeszcze dalej, troszeczkę na lewo i co 7 minut będę sobie zmieniać punkty, też przy okazji sprawdzając, czy gdzieś jest jeszcze może głębiej, czy nie. I tak z 4 rzuty, z 7 minut tu, z 7 minut tu, 7 minut tu. Tak na, można powiedzieć, orientacyjnie sobie będę rzucać, żeby może gdzieś jakąś rybę chwycić, która będzie po prostu stać i rzucę jej pod nos. Więc cały czas tym bulletem, slimem z góry rzucam i zobaczymy. To taka trochę inna taktyka, sprawdzanie, szukanie po prostu. Bo już doszedłem do wniosku, że nie ma sensu trzymania się tej jednej linii, bo nic tam konstruktywnego z tego chyba nie wyjdzie. Jeżeli bym siedział tu całą noc, to myślę, że bym się jednej linii trzymał przede wszystkim na całą noc. Mógłbym wtedy sobie bardziej już rozłożyć dwa kije, dwie linie. No już wtedy byśmy też mieli jakąś tam odpowiedź, czy by nam coś to dało, czy też nie. 22:30, wracam do domu. 4 godziny sobie łowiłem. No tak jak był początek piękny, znakomity, tak później wszystko praktycznie odcięło, te dwa byczki. I wędka stała jak zaczarowana. Nie chcę tutaj gdybać. Sami widzieliście, jaka była sytuacja. Wszystko wam opisywałem na bieżąco. Szkoda, że nie udało się przytrzymać na dłużej tych ryb, bo były naprawdę fajne. Ale mimo wszystko i tak powiem wam, że się cieszę, bo gdzieś tam dzisiaj dostałem informację, że tutaj jednostka, gdzieś tam okolice, można powiedzieć, jednostki tutaj niedaleko rędzina, około 100 gramów, jakieś kwasty, jakieś krzaki pływały, przeróżne tam historie. Jak chciałem jechać koło zoo, tak przebąkiwałem, że może pojadę koło zoo i chyba dobrze, że tam nie pojechałem, bo znowu woda płynie, znowu woda jest cyfrasta. Była chwila tak naprawdę przestoju z tą wodą, tam kolega za zoo bliżej Opatowic troszkę tych leszczy poodławiał, całkiem niezłych w tygodniu jakoś chyba, czy w niedzielę. No i trzeba się tak naprawdę wstrzelić z tą wodą, z tą pogodą, ze wszystkim trzeba się wstrzelić. Cały czas jest zima. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Zostawcie łapeczkę, zostawcie suba i jeszcze 100 osób, 100 subskrybentów do 10 tysięcy, więc kto nie zasubskrybował, prosiłbym o subskrypcję. No, to trzymajcie się. W ogóle pogoda kapitalna była, 9 stopni, cieplutko. I o to chodzi, fajnie spędzony czas, szkoda, że samemu, no ale też było spoko. Trzymajcie się, na razie, yo.